Na powierzchni Słońca budzi się furia. Gejzery straszliwie gorących gazów. Wznoszące się potężne fale ognia. Najpotężniejsze wybuchy w naszym Układzie Słonecznym. Nauka poprowadzi nas dzisiaj w niezwykłą podróż na naszą gwiazdę. Poznamy siłę i rosnące zagrożenie ze strony potężnych słonecznych burz. Burze słoneczne. Co nam grozi? Uważamy, że Słońce jest czymś stałym, spokojnym i wiecznym. Ale pod pozorem spokoju w jego wnętrzu narasta prawdziwa burza. Jest 1 września 1859 roku. Angielski astronom Richard Carrington zauważył oznaki turbulencji powstających na powierzchni naszej gwiazdy. To początek jednego z najpotężniejszych zarejestrowanych wybuchów słonecznych. Palące wszystko strumienie wylatują w przestrzeń na dziesiątki tysięcy kilometrów. Wznoszą się niezmierzone słupy straszliwie gorących gazów. Temperatura sięga milionów stopni Celsjusza. W tym kipiącym chaosie pojawia się dziwny, ciemny obszar. To grupa plam o rozmiarze szacowanym obecnie na 20-krotność rozmiaru Ziemi. Takie obszary są źródłem potężnych erupcji, zwanych przez uczonych koronalnymi wyrzutami masy. Ponad miliard ton materii słonecznej kieruje się w naszą stronę. Opierając się na czasie obserwacji Carringtona, naukowcy oceniają obecnie, że słoneczny strumień przemieszczał się z prędkością ponad 8 milionów kilometrów na godzinę. Obserwatorzy na całym świecie zauważyli jego dotarcie do Ziemi, kiedy nadeszła noc. Cząstki materii słonecznej pobudziły tlen i azot w wyższych warstwach atmosfery, co na nocnym niebie wywołało zorze. Północne i południowe zorze zazwyczaj obserwowane są tylko w okolicach biegunów.
tamtej nocy rozciągały się aż do tropików. Dziennikarze oglądający je z obozu w górach skalistych w Colorado opisywali ich światło jako na tyle jasne, że można było przy nim z łatwością czytać normalny druk. Obserwator z Hawany donosił, że niebo wydawało się zabarwione krwią lub łuną gigantycznej pożogi. W Nowym Jorku tysiące ludzi wyległo na ulice i dachy, aby oglądać rozświetlone niebo. Ale to widowisko miało też swoją ciemną stronę. W tamtych czasach nowym i efektywnym środkiem porozumiewania się na odległość były sieci telegraficzne. Działały linie transkontynentalne i transatlantyckie. W ciągu tygodnia brytyjskie urządzenia zarejestrowały szalone zmiany aktywności pola magnetycznego Ziemi. Przez kable telegraficzne zaczął płynąć prąd elektryczny. Niektórzy radiotelegrafiści zauważyli, że ich telegrafy działają nawet po odłączeniu zasilania. W innych występowały przepięcia, paliły się transformatory. Do Ziemi docierały fragmenty materii meteorytów. Wywoływało to nigdy wcześniej niezaobserwowane rozbłyski w wyższych warstwach atmosfery. Uczeni wkrótce wyjaśnili przyczyny tych zjawisk. Za wszystkim stało Słońce oraz połączone siły prądu elektrycznego i magnetyzmu. To było pierwsze ostrzeżenie, że Słońce może zakłócić nasze życie i sposoby porozumiewania się. Współczesny sygnał ostrzeżenia pojawił się w marcu 1989 roku. Słoneczna erupcja uszkodziła sieć energetyczną w prowincji Quebec w Kanadzie, pozostawiając 6 milionów ludzi bez prądu elektrycznego przez 9 godzin. Kolejny sygnał przyszedł w 2003 roku, w przededniu Halloween. To było 3,5 roku po poprzednim nagłym wyrzucie. Erupcja stanowiła maksimum 11-letniego cyklu aktywności słonecznej. Plamy słoneczne pojawiły się niespodziewanie. Przez okres 2,5 tygodnia naukowcy zarejestrowali 17 słonecznych erupcji, w tym największą zarejestrowaną kiedykolwiek emisję promieniowania rentgenowskiego. Wpadające w wyższe partie ziemskiej atmosfery cząstki słonecznej materii uszkodziły 28 satelitów telekomunikacyjnych i zniszczyły dwa. Nowo uruchomiony system nawigacji lotniczej oparty na GPS-ie został sparaliżowany na 30 godzin. Obejrzymy sekwencję erupcji zarejestrowaną w ramach misji sondy SOHO i projektu Solar and Heliospheric Observatory. Listopadowe erupcje słoneczne nie zatrzymały się na Ziemi. Zbliżający się do Marsa wyrzut był tak silny, że zniszczył rejestrator promieniowania sondy marsjańskiej Mars Global Surveyor. Jak na ironię, instrument ten został zaprojektowany do badań promieniowania, które eksploratorzy z Ziemi mogą napotkać w przyszłych misjach na Marsa.
Ten sam wyrzut energii słonecznej został zarejestrowany przez dwie sondy Voyager zmierzające ku krańcom Układu Słonecznego. Choć burze słoneczne nie są niebezpieczne dla ludzi, to mogą generować znaczące zagrożenie dla coraz bardziej zależnego od energii i technologii świata. Najnowsze analizy opublikowane przez Narodową Akademię Nauk Stanów Zjednoczonych wskazują, że erupcja zbliżona do wyrzutu z 1859 roku może spowodować szkody o wartości od 1 do 2 bilionów dolarów tylko w pierwszym roku, przekraczając koszty największych huraganów i trzęsień ziemi. Ryzyko zaczyna się od floty satelitów krążących nad Ziemią. A także skomplikowanego systemu transportu lotniczego uzależnionego od nawigacji satelitarnej. Dotyczy też ogromnych sieci energetycznych, telefonicznych i internetowych, które wspólnie definiują współczesne życie. Chodzi nie tylko o koszty napraw i wymiany uszkodzonych elementów, ale też straty ponoszone przez podmioty komercyjne i sektor państwowy, które rozciągną się na lata. Problem nie ogranicza się jedynie do wyższych warstw atmosfery. Naukowcy stwierdzili, że plazma słoneczna wzmacnia pasmo pola elektrycznego okrążające Ziemię, zakrzywiając jego bieg w okolicach równikowych. Zjawisko to może powodować przepięcia elektryczne na powierzchni Ziemi, stwarzając zagrożenia dla sieci energetycznych, które nie są do nich przystosowane. Wraz z rosnącą integracją i globalizacją infrastruktury technologicznej staje się ona coraz bardziej wrażliwa. Świadomość tego doprowadziła naukowców do wysłania w przestrzeń kosmiczną w ciągu ostatnich dwóch dekad specjalnie zaprojektowanych statków kosmicznych nowej generacji, przeznaczonych do dokładnego monitorowania Słońca. Zajęły one pozycje na bliskich Ziemi orbitach, gdzie dokonują pomiarów zbliżających się cząsteczek materii słonecznej oraz ich interakcji z atmosferą ziemską. Część z nich krąży w dalszej przestrzeni międzyplanetarnej, gdzie monitorują aktywność słoneczną z niespotykaną wcześniej precyzją. Te pojazdy kosmiczne dokumentują aktywność słoneczną w zakresie długości fal pełnego widma promieniowania elektromagnetycznego. Na podstawie zbieranych danych uczeni opracowują coraz bardziej złożony i precyzyjny model Słońca i procesów zachodzących w jego wnętrzu. Ich celem jest przewidywanie erupcji słonecznych z precyzją większą niż kiedykolwiek wcześniej. Będzie to całkiem nowa era w przewidywaniu kosmicznej pogody. Projekt obejmuje potężne nowe narzędzie, programy lub modele komputerowe wykorzystujące prawa fizyki do symulacji funkcjonowania wszechświata, w tym takich gwiazd jak nasze Słońce. By zrozumieć źródła pochodzenia słonecznej mocy, spojrzymy w ten wirtualny teleskop i sięgniemy do wczesnych etapów historii kosmosu.
ciągu pierwszych 300 milionów lat grawitacja skupiła gazy w pasma i obłoki, a potem w skupiska sferyczne. Rozbłysło pierwsze pokolenie gwiazd. Biliony nowo powstałych gwiazd napełniły kosmos intensywnym promieniowaniem ultrafioletowym, oddziałującym na ich bezpośrednie otoczenie. Olbrzymie skupiska gorących gazów przecinały się i łączyły. Największe gwiazdy emitowały dodatkowe porcje promieniowania podczas eksplozji supernowych. To rozprzestrzenianie się energii zmieniło charakter wszechświata na najniższym jego poziomie. Wyrwane z atomów wodoru elektrony zmieniły niemal całą materię we wszechświecie w podstawową kosmiczną miksturę, naelektryzowany gaz znany jako plazma. W warunkach ziemskich plazma może występować jedynie w bardzo wysokich temperaturach. Na przykład w gorącym czerwonym rdzeniu płomienia lub w białych błyskach piorunów. Plazmę możemy wytwarzać, przepuszczając prąd elektryczny przez gaz, na przykład neon. Odrywa to elektrony od jąder atomowych i pobudza je, powodując świecenie gazu. W przestrzeni kosmicznej plazma również jest naładowana elektrycznie. W efekcie tego, podczas ruchu materii lub jej wirowania pod wpływem grawitacji, powstaje dziwna siła – magnetyzm. Pole magnetyczne może zakłócić lub nawet zablokować strumień plazmy. Obserwuje się to w makroskali w słynnej galaktyce M51. Plazma krążąca dookoła tej galaktyki spiralnej wytworzyła sieć pól magnetycznych pokazanych na tej mapie. Pola te odciągają materię z płaszczyzny galaktyki. Energię do tego czerpią z ruchu wirowego galaktyki, a gaz kieruje się ku jej centrum. Podobny mechanizm występuje głęboko w centrach niektórych innych galaktyk. Plazma przyciągana przez pole grawitacyjne gigantycznych wielkich dziur formuje wirujący dysk. Generuje on pola magnetyczne, które rozprzestrzeniają się na zewnątrz. Generują one potężne wyrzuty napływającej plazmy, osiągające nawet prędkość światła. Astronomowie spostrzegli, że takie superszybkie wyrzuty plazmy występują w wielu wielkich galaktykach. W przypadku NGC 1275 generowane przez centralną czarną dziurę pole magnetyczne utworzyło skomplikowaną sieć pasm gazu ponad galaktyką. Na naszym własnym podwórku te dynamiczne właściwości plazmy generują energię, która wywołuje zafałdowania powierzchni Słońca.
Potężny teleskop NASA, znajdujący się na satelicie naukowym Solar Dynamics Observatory, zarejestrował nadzwyczajny obraz dzikiej furii tego zjawiska. Od ognistych wyrzutów i ogromnych, jasnych rozbłysków. Po olśniewające pętle wznoszące się w słonecznej atmosferze. Aby zrozumieć, jak plazma słoneczna może ulegać takim wyrzutom, jakie w 1859 roku zaobserwował Carrington, musimy sięgnąć głęboko pod powierzchnię naszej gwiazdy. W jądrze Słońca znajduje się nuklearny piec rozgrzany do 15 milionów stopni. Wraz z temperaturą ciśnienie wzrasta, wywołując reakcję syntezy, w której atomy wodoru zderzają się ze sobą i łączą się w cięższe atomy helu. Takie reakcje fuzji wydzielają energię cieplną, która wznosi się ku powierzchni Słońca. Ta podróż trwać może dziesiątki milionów lat. Do symulacji tej wędrówki ciepła naukowcy używają modeli komputerowych i superkomputerów. Uczeni stwierdzili, że gdy strumień plazmy dociera do zewnętrznej warstwy Słońca, zwanej strefą konwektywną, to otworzy skomplikowane wiry i pętle. W okolicach równika, gdzie Słońce obraca się szybko, plazma formuje wielkie, wędrujące fale. Plazma składa się z naładowanych elektrycznie cząsteczek, więc ruchy te generują pola magnetyczne. Zaznaczono je tu kolorem niebieskim. Przemieszczają się po powierzchni Słońca jako potężne rzeki energii. Jeśli energia pól magnetycznych jest wystarczająco duża, to mogą one zakrzywiać się i burzyć, a potem wznosić ku górze. Ten model komputerowy prowadzi nas tuż pod powierzchnię Słońca. Pole magnetyczne przemieszczające się w tym piekielnym obszarze formuje ogromne, wznoszące się łuki. Otaczają je ładunki elektryczne w postaci chmur, jakie właśnie widzimy. Wywołane unoszeniem się i opadaniem strumieni plazmy, prądy elektryczne dostarczają energię do magnetycznych łuków. W miarę powiększania się łuki mogą wydobywać potężne ilości gorącej plazmy ku powierzchni Słońca.
plazma wypryskuje do słonecznej atmosfery, tworząc tak zwane rejony aktywne. Łuków magnetycznych faktycznie nie da się zobaczyć, ale można zaobserwować towarzyszącą im plazmę. Jest ona wyrzucana z jednego końca łuku i wraca na powierzchnię na drugim. Jeśli pola magnetyczne dostarczają do powierzchni dość energii, to mogą uformować się imponujące wyrzuty plazmy, zwane protuberancjami. Na rozciągających się nawet na większych powierzchniach aktywnych rejonach mogą pojawiać się jasne rozbłyski, w których uwalnia się energia odpowiadająca wybuchowi ponad miliona bomb wodorowych. Ale pola magnetyczne powodujące te wyrzuty energii mogą je również tłumić. W efekcie tego rejony aktywne są często otoczone przez plamy słoneczne. W ich obrębie temperatura powierzchni obniża się o blisko 2000 stopni. Cztery wieki temu Galileusz jako pierwszy wykazał, że plamy faktycznie występowały na powierzchni Słońca. Wcześniej podejrzewano, że były to chmury. Natura plam pozostawała niewyjaśniona aż do roku 1901, kiedy astronom George Ellery Hale wykazał związek pomiędzy plamami słonecznymi a intensywnymi polami magnetycznymi. Pojawienie się grupy plam słonecznych oznacza, że energia pola magnetycznego pod powierzchnią osiąga gigantyczne wartości. Materiał zarejestrowany przez satelitę Hinode pokazuje energię uwalniającą się w okolicach plamy słonecznej w postaci falujących, przypominających trawę struktur zwanych spikulami. Widoczne na filmie krótkotrwałe wyrzuty masy o temperaturze milionów stopni uważa się za jeden z czynników powodujących, że temperatura słonecznej atmosfery jest dużo wyższa niż widzialnej powierzchni Słońca. Kolejne ujęcia pokazują rozbłysk słoneczny powstający wewnątrz grupy plam. Tak uwolniona energia może dać dodatkowy napęd plamom, które pod wpływem ruchu obrotowego Słońca wirują jak potężny huragan. Pola magnetyczne zaczynają wirować, a ich energia wzrastać. Te ruchy wirowe związane są z największymi ze wszystkich słonecznych erupcji, koronalnymi wyrzutami masy. Celem astronomii słonecznej jest rejestracja takich zdarzeń z różnych kątów i przy różnych długościach fal. Pokazuje to obraz złożony z obrazów pochodzących z różnych rodzajów teleskopów. Działania takie przyniosły efekt w lipcu 2012 roku, gdy satelita Solar Dynamics Observatory uchwycił w momencie powstawania rozbłysk na krawędzi tarczy słonecznej. Dzięki jednemu z jego czujników, zaprojektowanemu tak, aby rejestrować zjawiska zachodzące w temperaturze 10 milionów stopni, uczeni mogli zajrzeć w plątaninę wznoszących się łuków.
Dzięki dodaniu danych z satelity Stereo A naukowcy opracowali trójwymiarowy, przypominający ósemkę wizerunek wznoszących się łuków. Powstanie tej falującej struktury poprzedziło wyrzut zarejestrowany przez Solar Dynamics Observatory. Obiekt cały czas lśnił, bo plazma wznosiła się do magnetycznych łuków i spadała na powierzchnię, co nazywamy deszczem koronalnym. Koronalne wyrzuty masy są potężnymi bąblami gazu formowanymi przez linię pola magnetycznego. Są elementem zwiększonej emisji energii ze Słońca. Wyrzut taki powoduje również emisję ciągłego strumienia cząsteczek nazywanych wiatrem słonecznym. Wiatr może docierać do najdalszych zakątków Układu Słonecznego. Wywołuje on barwne zorze nawet na odległym Saturnie. Aby zrozumieć, jak potężną siłę może stanowić wiatr słoneczny, przyjrzyjmy się siostrzanej planecie Ziemi, Wenus. Dzięki europejskiej sondzie kosmicznej Venus Express uczeni stwierdzili, że wiatry słoneczne w sposób ciągły porywają cząsteczki wody z wyższych warstw atmosfery planety i wyrzucają je w przestrzeń po jej ciemnej stronie. Przez wieki w atmosferze Wenus wytworzył się diabelski napar z kwaśnych gazów i dwutlenku węgla. Obserwując Wenus z orbity, zobaczylibyśmy warstwy chmur, zawieszone na wysokości od 45 do 66 km nad powierzchnią planety. Chmury te Wenus kieruje się on ku naszej planecie. Odchyla ona większość nadlatujących cząsteczek słonecznych. Choć pole magnetyczne Ziemi jest silne, to nie jest w stanie ochronić nas przed największymi erupcjami słonecznymi. Ten model komputerowy został opracowany przez naukowców, by zrozumieć czynniki wywołujące koronalne wyrzuty masy na taką skalę jak w 1859 roku. Model ukazuje się wznoszące się na setki tysięcy kilometrów ponad powierzchnię Słońca łuki magnetyczne, którymi rozchodzi się energia elektryczna. Gdy energia ta osiąga krytyczny próg, to łuki stają się niestabilne. Przy koronalnych wyrzutach masy łuki gwałtownie rozplatają się i strzępią.
W efekcie w słonecznej atmosferze powstaje luka. Kiedy łuki formują się na nowo, następuje drugi wyrzut, nawet o większej sile i prędkości. Wielka burza słoneczna z 1859 roku faktycznie uderzyła w Ziemię w kilku potężnych impulsach. Pierwszy wywołał jasne zorze w niedzielę 28 sierpnia. Drugi, silniejszy strumień uderzył w najbliższy czwartek. Próbkę tego, jak potężny może być taki wyrzut, mieliśmy w lipcu 2012 roku. Wysłana przez NASA sonda kosmiczna Stereo A zarejestrowała dwa niewielkie wyrzuty koronalne. Po nich nastąpiła trzecia erupcja, tym razem o sile porównywalnej z tą z 1859 roku. Gdyby zdarzyła się o tydzień wcześniej, to jej efekty mogły być katastrofalne. Naukowcy wykorzystali to zdarzenie jako materiał do analizy zachowania ziemskiej magnetosfery pod wpływem potężnej słonecznej nawałnicy. Widzimy model komputerowy, który pokazuje sytuację w normalnym dniu. Wiatr słoneczny w sposób ciągły owiewa Ziemię i zniekształca jej pole magnetyczne, rozciągając je do tyłu i nadając ogoniasty kształt. Typowy koronalny wyrzut materii dociska pole magnetyczne do Ziemi i wydłuża je z drugiej strony. Magnetosfera zasadniczo pozostaje nienaruszona. W przypadku wyrzutu na skalę tego, który zaobserwował Carrington, sytuacja jest zupełnie inna. Erupcja dramatycznie ściska pole magnetyczne Ziemi, wtłaczając plazmę na jego granicy. Aby stwierdzić, w jaki sposób plazma dociera do Ziemi, naukowcy przeprowadzili symulację jej zbliżania się z pomocą największego opracowanego jak dotąd modelu komputerowego. Plazma słoneczna uderza w naszą planetę wzdłuż linii pola magnetycznego, pokazanych tu na niebiesko. Na krawędzi jej natarcia na pole magnetyczne powstają turbulencje. W pancerzu ochronnym Ziemi zaczynają pojawiać się pęknięcia. Szczeliny powiększają się. Miliony ton naelektryzowanego gazu wdzierają się przez nie gwałtownymi strumieniami i spowijają Ziemię. Nikt dokładnie nie wie dlaczego, ale aktywność magnetyczna Słońca wzrasta i spada w cyklach trwających około 11 lat. W szczycie takiego cyklu na Słońcu występować mogą nawet trzy koronalne wyrzuty masy dziennie. Zachwycają nas niezwykle pięknymi spektaklami kolorów i światła. Przypominają nam o bliskim związku pomiędzy naszą planetą a naszą gwiazdą.
Zorze rozświetlające naszą atmosferę mogą rozciągać się na setki kilometrów. Wyobraźmy sobie, że możemy zobaczyć je z zewnątrz, tak jak widzą je astronauci z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Stacja ta została zbudowana tak, by chronić ich przed promieniowaniem słonecznym. Dopóki astronauci pozostają we wnętrzu stacji, to są bezpieczni. Dzięki kamerom cyfrowym o wysokiej rozdzielczości możemy podziwiać widoki, które astronauci widzą przez okna. Możemy obserwować, jak słoneczna plazma przybywa z próżni, by pomalować nasze niebo zielenią, błękitem i czerwienią. Obecnie uczeni dokładnie śledzą aktywność słoneczną i pracują nad doskonaleniem modeli jej przewidywania. Przy odpowiednio wczesnych ostrzeżeniach samoloty mogą być przekierowywane z okolic biegunów. A satelity mogą być wyłączane lub usuwane z trasy pędzącej plazmy. Na powierzchni Ziemi sieci energetyczne mogą zostać ochronione przez czasowe ich wyłączenie. Jednocześnie naukowcy myślą też o innej strategii obrony, jaką jest wiedza o tym, kiedy i jak Słońce może nam zagrozić. Sądzi się, że burze słoneczne, jak ta udokumentowana przez Richarda Carringtona w 1859 roku, zagrażają Ziemi mniej więcej co 150 lat. Przy takiej częstotliwości możemy być obecnie narażeni na kolejną. Każdy gwałtowny wyrzut słonecznej masy dostarcza nam nowych wskazówek, ale stanowi też i kolejne ostrzeżenie, abyśmy przygotowali się na następną wielką słoneczną burzę.